Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxy IO, wszystkie rynki w jednym miejscu. Cześć, z tej strony Mike. Witam was w kolejnym odcinku serii Newsflash, serii, w której w szybki, łatwy, wygodny sposób Przedstawiam wam kilka wiadomości ze świata kryptowalut, ze świata technologii blockchain, bardzo często też ze światów pokrewnych, tak abyście bez zbędnej zwłoki, bez tracenia waszego drogocennego czasu mogli zorientować się, co się dzieje na rynku. Oczywiście wiadomo, zawsze są też kryptoniosy, gdzie jest większe podsumowanie, a zawsze tych newsów nigdy, nigdy nie brakuje, zawsze można coś ciekawego znaleźć. Więc teraz już bez zbędnej zwłoki przechodzimy sobie do newsów. Na początku pierwszy news, który chciałem Wam pokazać, a mianowicie Nasdaq e, dodaje indeks zdecentralizowanych fa, fa, finansów dla cyfrowych aktywów. Indeks ma się nazywać DIFX i oczywiście chodzi o tutaj, mm, chodzi o tutaj blockchainowe, zdecentralizowane finanse. E, zostań, został on, można powiedzieć, ob, ogłoszony 9, 9 września i w, przez firmę Exante, która jest przygotowana, e, która właściwie e, przygotowała uruchomienie tego indeksu. I teraz tak, kto trafia do tego indeksu? Zobaczcie, e, zobaczcie, że tak, przede wszystkim tak, e, projekt a, Amoveo, e, skrót Veo, nie znam, prawdę mówiąc, w algorytmie Proof of Work, oczywiście jest tak, e, zdecentralizowany protokół dla giełd, czyli 0x, e, przewidywanie zachowania rynku, czyli Augur, a także... Token, token dla organizacji oczywiście autonomicznych, którzy stoi za stablecoin Dai, czyli, czyli MakerDAO, tak. Tutaj można powiedzieć. No i oczywiście można też troszeczkę informacji na temat Exande. Uruchomił swój pierwszy fundusz Bitcoinowy w 2012 roku i ogólny zwrot inwestycji to jest 70 tysięcy procent. No. Także tak to wygląda. Oczywiście wcześniej pojawił się także, także Xai Fund, który złożony jest z głównych altcoinów w tym Ethereum, Ethereum Classic, Monero, XRP i Zcash. Bardzo fajna, bardzo fajna informacja. Bardzo mi się to podoba. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnego newsa. A kolejna informacja przychodzi od platformy BACT. I oczywiście BACT wprowadza ograniczenie. Została nowa, nowa, można powiedzieć, nowe, nowa regulacja, może nie regulacja, a nowa zasada wprowadzona, i wiadomo o tym, że klienci będą musieli złożyć przynajmniej 3900 dolarów 900 dolarów jako depozyt, żeby w ogóle użytkować bakta bakt, nie bakta, bakta to takie zbiorniki z Gwiezdnych wojen, a dodatkowo niektórzy spekulanci mówią, że może to być nawet 4290. 90 dolarów. Także, także tutaj już widać o tym, że bakt nie będzie dostępny y, dla każdego. Także zabezpieczenie jakieś musi być. No cóż, przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Kolejnym newsem jest to, iż amerykańskie Ministerstwo Skarbu, tak to chyba trzeba nazwać, US Treasury, powiedziało, że y, projekt Libra, jeżeli chce w ogóle zostać uruchomiony, będzie musiał. Będzie musiał spełnić wymogi, jeśli chodzi o regulacje. Zobaczcie, oni tu mówią w taki sposób: czy jest to Bitcoin, Ethereum, Libra? Nasz przekaz jest taki sam do wszystkich tych firm. Przepisy AML i wal, wal, walczenie z terroryzmem finansowym musi w, zostać wbudowany w, tym, w ten system, jeżeli ma zostać, ma zostać uruchomiony. Także, także tak to wygląda zobaczymy co będzie z tą Librą. Cały czas zamieszanie trwa, aczkolwiek ja uważam, że Libra ma na tyle pieniędzy, że spełnić te wymagania i to nie jest jakiś wielki problem w tej chwili, szczególnie w Europie wchodzą przepisy AMLD5. No i tutaj bardzo restrykcyjne są jeśli chodzi o wymagania. Dobra, przejdźmy sobie do kolejnego newsa. I zobaczcie, że twierdzą, że Bitcoin jest używany przez przestępczość, ale europejskie banki zapłacą 61,7 miliarda w tym skandalu w skandalu PPI także, no co tu dużo mówić, no chyba nawet nie będę tego, nawet nie będę tego komentował, bo zobaczcie jest to napisane, że od późnych lat 90 do początków 2000 roku Lloyds, Barclays, HSBC i inne e, banki sprzedały payment e, payment protection insurance e, dla nieznających nie się klientów, tak 45 milionów takich polis zostało sprzedanych, no cóż muszą teraz zapłacić karę. No, co my tu możemy powiedzieć? No, banki mają swoje za uszami. Dobra. Przechodzimy do kolejnego newsa, żeby nie tracić czasu. Giełda kryptowalutowa Gemini e, us, uruchamia usługi e, czy qualified custodian, czyli usługi przechowywania kryptowalut dla, e, dla oczywiście kryptowalut. <gryptowalut> tak to, e, tak to wygląda. Oczywiście znane to jest jako Gemini Custody. 18 kryptowalut jest wspierane, więcej zostanie dodane, dodane w przyszłości i jak powiedział CEO giełdy Gminy Tyler Winklevoss, dojrzałość kryptowalutowych aktywów całej klasy zależy od tego, jak bezpiecznie i efektywnie są, są przechowywane i jak są przechowywane fundusze inwestycyjne. Wspierane kryptowaluty oczywiście Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash token rc 20 w tym 0x, Augur Gemini Dollar, czy GUSD, DAI Basic Attention Token zobaczcie, Decentraland Engine i różne inne, no fajna sprawa No cóż, nasz zwykłych zjadaczy chleba dla nas wystarczy zwykły laptop Komórka, Paper Wallet lub inne rzeczy, ale jak ktoś ma kupę siana no to wtedy Czasami idzie do bociana, czasami idzie do Gemini No i przechodzimy do ostatniego newsa, oczywiście SWIFT Swift w swoim stylu atakuje kryptowaluty, nazywa je bezużytecznymi i, i, i można powiedzieć niestabilnymi. Dlaczego on tak nazywa? No, łatwo to dosyć wyjaśnić. No, Swift to będzie pierwszy, który padnie, tak? Banki mogą się wdrożyć, a Swift dostanie po dupie z racji tego, że z racji tego, że to oni biorą kupę Siana za przesyłanie różnych kryptowalut, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o Ripple'a, to pewnie będą atakować, bo banki przechodzą ze SWIFT'u do innego, tak. Jeżeli chcesz wysłać płatność ze SWIFT'em z Australii do Chin po, po południu, to będziesz musiał czekać 12 godzin. W kryptowalutami to jest tak i po temacie. No cóż, szczególnie jeśli używa się Ripple X-Rapid Ripple X albo innych systemów, nano, jakiekolwiek inne systemy, jakiekolwiek inne systemy są, są tutaj też, Dozwolone. No i cóż, cóż można tu więcej powiedzieć? No, co ja mogę powiedzieć o tym całym swifcie. No, głównie zawinięte w serberko, padniecie. Życzę Wam z tego, a zaraz za Wami. Mam nadzieję, że pójdą banki. Mam nadzieję, być może, oczywiście są banki, banki szwajcarskie, banki kantonowe. Ja uważam, że banki oczywiście mogą działać. Ja nawet bym płacił za to, żeby banki przechowywały moje pieniądze, ale żeby nie było systemu rezerwy czołstkowej. Najgorszego dziadostwa, którego szczerze z całego serca nienawidzę. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Wam się spodobał. Także. Jeżeli się Wam spodobał, to zapraszam do oczywiście oglądania kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie ustawić tego, tego dzwoneczka, bo wtedy dostajecie na bieżąco informacje. Bo często jest tak, że jak ja opublikuję dwa filmy czy coś, to często jest tak, że nie ten. Oczywiście zawsze możecie wpadać na Twittera. Zachęcam Was oczywiście do, do podążania za mną na Twitterze. Tam często publikuję linki, nie linki do filmów itd. Tak i, tak I właściwie to tyle. Jutro zapraszam na Kryptoniusy, a w piątek zapraszam na kolejne spotkanie z serii Kryptostock. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, miłego wieczoru i do następnego razu.